bardzo serdecznie Was witam w tym dniu, w Wielką Sobotę. Przychodzimy tutaj, myślę przede wszystkim, żeby tutaj chwilę przynajmniej pokłonić się przy tym symbolicznym grobie Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Przeżywamy to przedpołudnie, popołudnie jako takie wyciszenie. Bo o to chodzi właśnie, abyśmy przez to wyciszenie zastanowili się nad sobą, przemyślenie pewnych spraw bardzo istotnych dla nas, takim jak jest przede wszystkim nasze życie, nasze przemijanie, nasza śmierć, ale i nasze zmartwychwstanie. Bo przecież te dni to wszystko w sposób szczególny chcą nam pokazać. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego przychodząc tutaj, starajmy się w tej chwili refleksji przemyśleć te ważne sprawy. Zapraszamy także po południu. Będzie na pewno cisza, spokój. Teraz przyszliśmy poświęcić nasze pokarmy, a wieczorem zapraszamy na tą wielką liturgię Wielkiej Soboty, poświęcenia ognia, paschału, wody chrzcielnej, którą później będziemy udzielać przez cały rok Chrztu Świętego małym dzieciom. Można po ucałowaniu tego krzyża tutaj zyskać odpust zupełny, ofiarować go za siebie, za swoich bliskich zmarłych. Teraz tym zwyczajem naszym starożytnym, sięgającym pierwszych wieków chrześcijaństwa, chcemy poświęcić pokarmę na stół Wielkanocny. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, mówił święty Paweł, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Także jedzenie powinno być tą czynnością świętą. Tak to było. Dobrze, jeżeli właśnie w czasie tego wspólnego pokarmu rodzina spotyka się ze sobą, rozmawia i cieszy się sobą. Jeżeli w to wszystko zaprosimy Chrystusa przez tą modlitwę przed pojedzeniem, to On będzie z nami, będzie nas umacniał. I o to chodzi. W tych świętach wielkanocnych chodzi o tą radość, o to pogłębienie więzi z Bogiem i z naszymi najbliższymi. Dlatego czyńmy to, spożywając, czy to dzisiaj jeszcze po rezurekcji, kolację wielkanocną, czy jutro śniadanie wielkanocne. Teraz pragnę poświęcić te pokarmy, które przynieśliście na ten ślub. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. A późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku. Dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu. Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie, który wytrwale na pustkowiu towarzyszył Tobie, który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i odbyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty złożyłeś, spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, chrzan, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie. Pobłogosław także te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Życzę Wam tej radości, która płynie właśnie od Chrystusa, od tego grobu, który będzie pusty. On jest pusty. I
tej radości ze wspólnych spotkań w gronie rodziny. Niech Chrystus zmartwychwstały ubogaca wasze codzienne życie, wasze wybory. Przede wszystkim te wybory, aby być wiernym Chrystusowi na co dzień, nie od święta. Szczęść wam Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.